Na środowym posiedzeniu Rady Miejskiej prezydent usilnie starał się przekonać radnych do swojego projektu budżetu na 2018 rok. Nie zabrakło emocjonalnych argumentów. Dlaczego nie pozwalacie, mówiąc, że nie będziecie głosować za tym budżetem? Dlaczego nie chcecie dać organizacjom pozarządowym środków na wypoczynek, chociażby ten feryjny? Dlaczego nie chcecie dać klubom, organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom pieniędzy na ich działalność, która wiąże się z pozyskaniem chociażby środków unijnych? Pytam się dlaczego. Co, Krzakowski wam się nie podoba jako prezydent? Zadrżały dzieci chcące pojechać na ferie, zadrżały organizacje pozarządowe, w Legnicy powiało grozą. Czy radni odebrali im środki? Na to pytanie odpowiada ustawa o finansach publicznych. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Co to oznacza w praktyce? To, że w styczniu magistrat może zarządzać finansami zgodnie z założeniami swojego projektu, który nie został uchwalony. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że wszystkie wydatki, które były zapisane, mogą być spokojnie realizowane. Teraz tak naprawdę od dobrej woli pana prezydenta zależy, kiedy ten budżet będzie uchwalony. A powinien zostać uchwalony do 31 stycznia, bo później zgodnie z ustawą legnicki budżet ustanowi z góry Regionalna Izba Obrachunkowa. Jednak żeby uchwalić budżet, prezydent musi przekonać radnych. Do tej pory według Jarosława Rabczenki miał być głuchy na ich głos. Przypomnę, że ani razu w ciągu tej kadencji pan prezydent nie spotkał się z prezydium Rady Miejskiej, nie rozmawiał z przedstawicielami klubów na temat potrzeb inwestycyjnych. Niestety uważam, że na przestrzeni tych kilkunastu lat pan prezydent zatracił umiejętność słuchania legniczan i wsłuchiwania się w ich potrzeby. Chodzi o zlekceważenie 63 wniosków budżetowych złożonych przez Platformę Obywatelską. Jednak na lekceważenie ze strony ratusza narzeka również legnicki PiS, choć uważa się go za nieformalnego koalicjanta Tadeusza Krzakowskiego. Już 3 lata usiłujemy przeforsować i też przedstawić nasze wnioski budżetowe, które z mozołem bądź też w nikłej ilości są realizowane na przestrzeni trwania tego czasu kadencji. Dlaczego jednak prezydent straszył radnych, że przez ich decyzję legnickie organizacje nie dostaną pieniędzy? Póki co ratusz odmawia komentarza w tej sprawie i informuje, że zabierze głos w najbliższych dniach. Jedno jest pewne, dzieci pojadą na ferie.